Czy wiesz, że wiemy więcej o powierzchni Księżyca i Marsa niż o głębinach naszych własnych oceanów? To zaskakujące porównanie ujawnia, jak mało znamy planetę, na której żyjemy. Oceany, które pokrywają ponad 70% powierzchni Ziemi, są wciąż w dużej mierze niezbadane. Poznaliśmy mniej niż 20% ich dna. W tym materiale przyjrzymy się morskim, oceanicznym ciekawostkom, faktom, mitom, a także niepokojącym historiom. Jeżeli materiał Cię interesuje, koniecznie zostaw subskrypcję. A także daj mi znać, o czym byś chciał zobaczyć kolejnego iceberga. Chętnie wysłucham Waszych propozycji. A teraz już zaczynajmy. W tym icebergu zastanowimy się przez chwilę, jakie sekrety mogą skrywać wody, których granic nie potrafimy dostrzec nawet w XXI wieku. Warstwa pierwsza. Atlantyda, legenda zaginionego imperium. Atlantyda, legendarna kraina opisana przez Platona w dialogach Timaios i Critias, pozostaje jedną z największych tajemnic starożytności. Według filozofa istniała około 9000 lat przed jego czasami, za słupami Heraklesa. Regionem utożsamianym dziś z cieśniną gibraltarską, Atlantyda była przedstawiana jako zaawansowana technologicznie cywilizacja, wypełniona złotymi pałacami, nowatorskimi portami i systemami irygacyjnymi, które symbolizowały triumf ludzkiej inteligencji. Niektórzy jednak sugerują, że mogła być to inteligencja pochodzenia pozaziemskiego, gdzie tak naprawdę mogła znajdować lub znajduje się Atlantyda. Przez wieki badacze snuli teorie o lokalizacji tego zaginionego imperium. Najbardziej popularne hipotezy wskazują Morze Śródziemne. Niektórzy łączą Atlantydę z minojską kulturą na Krecie, która zniknęła po katastrofalnym wybuchu wulkanu na Terze. Ocean Atlantycki. Sama nazwa Atlantyda sugeruje, że mogła znajdować się w rejonie Azorów lub Wysp Kanaryjskich, być może jako fragment zatopionego lądu. Antarktyda. Zwolennicy teorii przesunięcia skorupy ziemskiej sugerują, że Atlantyda mogła istnieć pod dzisiejszymi lodami Antarktydy. Ameryki prekolumbijskie. Cywilizacje, takie jak Majowie czy Aztekowie, z ich zaawansowaną architekturą i symboliką również były łączone z Atlantydą. Atlantyda bywa zestawiana z historiami o innych zaginionych miastach. Przykłady, takie jak Helike, starożytne greckie miasto zatopione przez tsunami w IV wieku przed naszą erą, pokazują, że natura wielokrotnie zmieniała krajobraz na Ziemi, niszcząc całe cywilizacje i tworząc podwaliny dla kolejnych mitów. To, co niezwykle ciekawe, to platońskie opisy Atlantydy przedstawiają ją jako niezwykle rozwiniętą cywilizację, z zaawansowanymi systemami irygacyjnymi, złotymi pałacami i potężnymi flotami. Teoretycy spiskowi wskazują, że technologia Atlantydy mogła wykraczać poza zdolność ludzi epoki prehistorycznej. Pojawia się pytanie, czy tak zaawansowana infrastruktura była wynikiem ludzkiej pomysłowości, czy pomocy z zewnątrz. Wiele starożytnych cywilizacji opisuje przybycie istot z niebios, które miały dzielić się wiedzą i technologią. Przykładem jest Egipt, mit o Tocie, bogu mądrości, który miał przybyć z zatopionego lądu, często łączonego z Atlantydą. Drugim przykładem Sumerowie. Ich pisma wspominają o Anunnakach, istotach z nieba, które nauczały ludzi. Jednak cofnijmy się do nieco bardziej przyziemnych, racjonalnych teorii, które sugerują, że Atlantyda mogła być dziełem człowieka, które uległo zniszczeniu na skutek potężnych katastrof naturalnych, takich jak wybuchy wulkanów, tsunami czy zmiany klimatyczne. Przykład erupcji wulkanu Tera, która zmiotła minojską kulturę, pokazuje, że takie zdarzenia miały miejsce w przeszłości i mogły stać się źródłem inspiracji dla mitów o zaginionych imperiach. Trójkąt Bermudzki, miejsce tajemnic i legend, nazywany także diabelskim trójkątem. To tajemniczy obszar rozciągający się między Miami, Bermudami i San Juan, gdzie od lat giną statki i samoloty w niewyjaśnionych okolicznościach. Na ogromnej przestrzeni 1,3 miliona kilometrów kwadratowych oceanu pojawia się pytanie, czy to miejsce kryje nieznane siły, czy jest ofiarą mitów napędzanych przez wyobraźnię ludzi. Pojęcie zostało spopularyzowane w 1964 roku przez Vincenta Gaddisa, autora książki Invisible Horizons. Jednak tajemnicze wydarzenia w tym regionie odnotowano już na długo wcześniej, tworząc podstawy do narodzin jednej z największych legend współczesności. Lot 19, 1945 rok. Podczas rutynowej misji szkoleniowej 5 bombowców marynarki wojennej USA zaginęło bez śladu. Piloci zgłaszali problemy z nawigacją i dezorientacją, co słychać w ich dramatycznych komunikatach radiowych. Samoloty nigdy nie zostały odnalezione, podobnie jak łódź ratunkowa, która wyruszyła na ich poszukiwania. Rok 1918. Gigantyczny okręt marynarki USA zaginął podczas rejsu z Barbadosu do Baltimore. Na pokładzie znajdowało się ponad 300 osób, ale nie wysłano żadnego sygnału SOS, a wraku nigdy nie odnaleziono. Ellen Austin, 1881 rok. Statek handlowy napotkał opuszczony żaglowiec w Trójkącie Bermudzkim. Po przesunięciu części załogi tajemniczy statek zniknął bez śladu. Naturalne zjawiska mogą kryć odpowiedzi na wiele incydentów przypisywanych Trójkątowi Bermudzkiemu, choć ich skutki bywają równie przerażające, jak same legendy. Magnetyczne anomalie
anomalie zakłócają działanie kompasów, prowadząc pilotów i kapitanów wprost w śmiertelne pułapki. Prąd zatokowy, jeden z najpotężniejszych oceanicznych prądów, w ciągu minut potrafi rozproszyć szczątki, jakby nigdy nie istniały. Erupcja metanu, wydobywającego się spod dna oceanu, może zmniejszać gęstość wody, powodując nagłe i niewytłumaczalne zatonięcia. Mimo tych naukowych wyjaśnień, Trójkąt Bermudzki nie przestaje inspirować zwolenników nadprzyrodzonych teorii. Niektórzy wiążą ten obszar z UFO portalami międzywymiarowymi, czy nawet pozostałościami po zaawansowanej technologii cywilizacji Atlantydy. Istnieją teorie, że zatopiona cywilizacja mogła zostawić urządzenia, które wciąż oddziałują na statki i samoloty przepływające przez ten region. Jednak czy tak naprawdę Trójkąt Bermudzki wyróżnia się liczbą wypadków? Statystyki sugerują, że liczba wypadków w Trójkącie Bermudzkim nie odbiega znacząco od innych intensywnie uczęszczanych szlaków morskich i lotniczych. To strategiczne połączenie między Ameryką Północną, Południową i Karaibami sprawia, że region ten należy do najbardziej ruchliwych na świecie. Wielu ekspertów wskazuje, że medialne doniesienia często wyolbrzymiają liczbę zaginięć i tragedii w Trójkącie Bermudzkim. Wiele przypadków, które przypisywano temu regionowi, dotyczyło awarii technicznych, błędów ludzkich lub trudnych warunków pogodowych. Zjawisk powszechnych w żegludze i lotnictwie. Rów Mariański, czyli najgłębsza granica Ziemi. To najgłębszy punkt na Ziemi ukryty w ciemnych wodach Oceanu Spokojnego. Jeśli Mont Everest, najwyższa góra na Ziemi, zostałaby umieszczona w Rowie Mariańskim, jego szczyt znajdowałby się ponad 2 km pod powierzchnią oceanu. Jest miejscem, które jednocześnie budzi podziw naukowców i rozbudza ludzką wyobraźnię. Jego głębiny, pełne ekstremalnych warunków, kryją sekrety, których odkrycie może zmienić naszą wiedzę o świecie. Leży na zachodnim Pacyfiku, około 200 km od Marianów, skąd pochodzi jego nazwa. Ma długość około 2550 km i szerokość do 69 km. Jego najgłębszy punkt, głębia Challengera, osiąga od 10 898 metrów do nawet 11 034 metrów głębokości, w zależności od metody pomiaru. Na tej głębokości panują warunki niemal niewyobrażalne. Ciśnienie na dnie Rowu Mariańskiego wynosi około 1100 atmosfer, co jest równoznaczne naciskowi 50 jumbo jetów spoczywających na twoich ramionach. Mimo to mikroorganizmy, a nawet większe stworzenia przystosowały się do życia w takich warunkach. Temperatura zazwyczaj wynosi kilka stopni Celsjusza, ale w pobliżu kominów hydrotermalnych sięga nawet 300 stopni Celsjusza. Mimo to w ich pobliżu odkryto bakterie, które wykorzystują siarkowodór i inne związki chemiczne do produkcji energii. Te mikroorganizmy mogą dostarczyć wskazówek dotyczących możliwości istnienia życia na innych planetach. Eksploracja Rowu Mariańskiego wymaga niewyobrażalnych nakładów finansowych, a także postępu techniki. Jednak już w 1875 roku dokonano pierwszych pomiarów rowu za pomocą lin, co zainicjowało badanie jego głębokości. Cofamy się do roku 1960. Batyskaw osiąga głębokość 10 916 metrów, co było przełomowym wydarzeniem w badaniach oceanicznych. Rok 2012, Deep Sea Challenger. James Cameron, znany reżyser, w 2012 roku samotnie zanurzył się na głębokość ponad 10 900 metrów w batyskafie Deep Sea Challenger. Podczas swojej misji spędził na dnie około 3 godzin, zbierając dane naukowe i nagrywając materiał filmowy. Co tak naprawdę się tam znajduje? Ekstremofile, mikroorganizmy przystosowane do gigantycznego ciśnienia i braku światła, wykorzystują chemosyntezę do przetrwania. Fauna głębinowa, m.in. ryby ślimakowe czy różnorodne, świecące meduzy, to przykłady niezwykłych form życia. Rów Mariański nie jest jednak wolny od wpływu działalności człowieka. Nawet na najgłębszych głębokościach odkryto mikroplastiki i chemikalia, co wskazuje na skalę globalnego kryzysu ekologicznego. Organizmy żyjące w Rowie Mariańskim są niezwykle podatne na zmiany środowiskowe i globalne ocieplenie. Mimo postępu technologicznego zbadano mniej niż 7% Rowu Mariańskiego, co sprawia, że wciąż pozostaje on pełen zagadek. Stał się inspiracją także dla wielu legend, m.in. o gigantycznych stworzeniach. Rów inspirował teorię o przetrwaniu megalodona lub istnieniu mitycznego krakena. Choć brak dowodów na ich istnienie, legendy te wciąż rozpalają wyobraźnię. To niewątpliwy symbol eksploracji i ostatnia granica na Ziemi, przypominająca o potędze natury i ograniczeniach ludzkiej wiedzy. Jego głębiny kryją unikalne formy życia i procesy geologiczne, które mogą dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące ewolucji i możliwości życia w ekstremalnych warunkach. Schodzimy nieco głębiej, warstwa druga. Podwodne wraki, świadectwa ludzkiej pychy i tragedii.
Szacuje się, że na dnie oceanów spoczywa ponad 15 tysięcy wraków z czasów II wojny światowej, w tym japońskie okręty wojenne w okolicach Wysp Salomona. Co jeszcze bardziej niepokojące, to to, że wiele z nich wciąż zawiera niewybuchy, co czyni ich eksplorację niezwykle niebezpieczną. Eksperci szacują, że na odkrycie czeka jeszcze około 95% wraków ukrytych na dnie oceanów. Każdy z nich to nie tylko zagadka historyczna, ale również potencjalne źródło nowych informacji o życiu w głębinach i wpływie człowieka na środowisko. Zacznijmy najbardziej mainstreamowo. Titanic, wybudowany w 1912 roku, był uznawany za cud inżynierii i niezatapialny statek. Jego dziewiczy rejs z Southampton do Nowego Jorku zakończył się katastrofą 14 kwietnia 1912 roku, kiedy to zderzył się z kurą lodową. W tragicznych okolicznościach zginęło ponad 1500 osób z ponad 2200 pasażerów i członków załogi. Bezpośrednio przyczyny tragedii można podzielić na trzy kategorie. Zignorowanie ostrzeżeń, niedostateczną liczbę szalup ratunkowych oraz brak szkolenia załogi. To wszystko sprawia, że stał się symbolem ludzkiej arogancji wobec natury. Wrak Titanica został odnaleziony dopiero w 1985 roku przez doktora Roberta Ballarda, spoczywając na głębokości około 4 km. Wciąż kryje tajemnice, takie jak teorie o klątwie egipskiej mumii, która rzekomo przewożona była na pokładzie. Inne tragiczne wraki i ich historia. 1915 rok, amerykański statek pasażerski przewrócił się w porcie w Chicago, zabierając życie 844 osób. Błędy konstrukcyjne i niewłaściwe rozmieszczenie szalup ratunkowych były głównymi przyczynami katastrofy. Kolejny to wrak statku brytyjskiego transportowca zatopionego w 1941 roku w Morzu Czerwonym, jest jednym z największych i najlepiej zachowanych wraków na świecie. Znaleziono tam m.in. ciężarówki, motocykle, amunicję i inne przedmioty wojskowe, wszystkie idealnie zachowane. Rok 1987, największa katastrofa morska w czasach pokoju. Zderzenie z tankowcem pochłonęło życie ponad 400 osób. Rok 1915. Brytyjski statek pasażerski został zatopiony przez niemiecki okręt podwodny w czasie I wojny światowej, co wpłynęło na decyzję USA o przystąpieniu do wojny. Rok 1994. Prom pasażerski zaginął na znanym nam Bałtyku podczas stormu, zabierając 852 ofiary. Awaria mechanizmu zamykającego rampę ziobową była główną przyczyną tragedii. Rok 2000. Kursk. Rosyjski okręt podwodny zatonął na Morzu Barentsa po eksplozji torpedy, zabijając wszystkich 118 członków załogi. Zatopione wraki stają się siedliskiem dla życia morskiego. Na metalowych konstrukcjach często rozwijają się koralowce, a same wraki stają się domem dla ryb, skorupiaków i innych organizmów. Wraki pełnią więc rolę sztucznych raf, przyczyniając się do ochrony bioróżnorodności. I oczywiście nie mogło tu zabraknąć tragedii z zeszłego roku. W czerwcu 2023 roku eksploracja wraku Titanica zyskała tragiczny wymiar, który na nowo przypomniał o niebezpieczeństwach związanych z głębinową eksploracją. Turystyczna łódź podwodna Titan, należąca do Ocean Gate Expedition, zaginęła podczas misji, której celem było dotarcie do wraku Titanica. Titanic znajduje się na głębokości 3,8 km. Po kilkudniowych poszukiwaniach ujawniono, że jednostka uległa katastrofie. Jej implozja zabiła wszystkich 5 pasażerów na pokładzie. Na pokładzie Titana znajdowało się 5 osób, w tym założyciel i dyrektor generalny OceanGate Stockton Rush. Wraz z nim zginął miliarder i jego 19-letni syn, którzy byli częścią jednej z najbogatszych rodzin w Pakistanie. Do tego francuski badacz i nurek oraz weteran eksploracji, a także brytyjski miliarder znany z zamiłowania do ekstremalnych przygód. Katastrofa Titana była wynikiem implozji, nagłego zniecenia struktury statku pod wpływem ogromnego ciśnienia w głębinach oceanu. Eksperci wskazują, że przyczyną tragedii mogła być wada konstrukcyjna łodzi, która nie była wystarczająco odporna na ekstremalne ciśnienie panujące na głębokościach 3800 metrów. Ciśnienie w tym miejscu wynosi około 380 razy więcej niż na powierzchni Ziemi, co oznacza, że jakikolwiek defekt konstrukcji mógł doprowadzić do katastrofy w ułamku sekundy. Po katastrofie pojawiły się liczne kontrowersje dotyczące praktyk Ocean Gate Expedition. Brak certyfikacji. Łódź podwodna Titan nie została poddana rygorystycznym certyfikacjom bezpieczeństwa przez zewnętrzne organizacje, co wzbudzało krytykę wśród ekspertów od technologii głębinowych. Już przed tragicznym rejsem inżynierowie i byli pracownicy firmy zwracali uwagę na potencjalne ryzyko związane z konstrukcją Titana. Wykorzystanie włókien węglowych do budowy kadłuba było nowatorskie, ale także kontrowersyjne ze względu na możliwość osłabienia struktury po wielokrotnych zanurzeniach. Firma oferowała bilet na ekspedycję za kwotę 250
50 tysięcy dolarów od osoby, co wywołało pytania o etyczność i odpowiedzialność komercjalizacji eksploracji tak niebezpiecznych obszarów. Każdy wrak to bez wątpienia przypomnienie okruchości ludzkich osiągnięć i potędze natury. Stanowią pomniki tragedii, a także inspirację do eksploracji. Morskie potwory, Megalodon i inni władcy głębin. Megalodon, jako prehistoryczny gigant oceanów, jest tylko jednym z wielu stworzeń, które od wieków rozbudzają wyobraźnię ludzi. Największy znaleziony ząb Megalodona mierzy ponad 18 cm i waży ponad 0,5 kg. W średniowieczu uważano je za języki smoków i wierzono, że mają magiczne właściwości. Najstarsze znane przedstawienie potworów morskich pochodzą ze starożytnej Mezopotamii, gdzie Tiamat, bogini Chaos, była przedstawiana jako wielki wąż lub smok morski. Jej opowieść jest pierwowzorem wielu późniejszych mitów o morskich potworach. Kraken, legenda nordyckich żeglarzy, to olbrzymie stworzenie, które wywodzi się z mitologii nordyckiej. Żeglarze opowiadali o gigantycznej kałamarnicy, która potrafiła zatapiać statki, oplatając je swoimi mackami i ciągnąc w głębinę. Uważa się, że opowieści o Krakenie mogły być inspirowane rzeczywistymi obserwacjami kałamarnic olbrzymich, które osiągają długość do 13 metrów. Kałamarnice olbrzymie, które mogły być inspiracją dla legendy o Krakenie, posiadają oczy o średnicy 27 cm, największe w Królestwie Zwierząt. Dzięki nim widzą niemal w całkowitej ciemności. W 2004 roku japońscy naukowcy po raz pierwszy sfilmowali żywą kałamarnicę olbrzymią w jej naturalnym środowisku, co częściowo potwierdziło, że w głębinach mogą kryć się stworzenia nieodkryte przez naukę. Bełtwa festonowa, największa meduza na świecie. Rekordowy osobnik miał czułki o długości 36,5 metra, co czyni ją jednym z najdłuższych znanych zwierząt na Ziemi. Lewiatan to mityczne stworzenie opisywane w Biblii jako potężny wąż morski. W Księdze Hioba przedstawiony jest jako istota niepokonana, symbol chaosu i destrukcji. Niektórzy sugerują, że legendy o Lewiatanie mogą być inspirowane prehistorycznymi gadami morskimi, takimi jak pilozaury czy mososaury, które panowały w oceanach w okresie kredy. Lewiatan stał się symbolem nieokiełznanej natury oceanów, które potrafią być zarówno źródłem życia, jak i nieprzewidywalnego zniszczenia. Syreny, przedstawiane jako pół kobiety, pół ryby, pojawiają się w mitologiach na całym świecie. Od starożytnej Grecji po kultury wyspiarskiej Oceanii. Były opisywane jako uwodzicielki, które swoim śpiewem zwabiały żeglarzy na śmierć. Niektórzy historycy sugerują, że opowieści o syrenach mogły być wynikiem błędnych obserwacji zwierząt morskich, takich jak dugonie lub manatowce. Mozozaury były morskimi gadami, które żyły około 70 milionów lat temu w czasach dinozaurów. Były jednymi z największych drapieżników swoich czasów, osiągając długość do 15 metrów. Były przedstawione m.in. w Parku Jurajskim. Zanim Megalodon stał się królem oceanów, jego przodkowie dominowali w wodach świata. Na wodach wokół wysp Salomona rybacy do dziś zgłaszają spotkania z gigantycznymi rekinami, które przypominają opisy Megalodona. Choć brak dowodów naukowych, takie relacje podtrzymują legendę o możliwym przetrwaniu tego drapieżnika. Nawet dziś ocean kryje tajemnice, które mogą przypominać opowieści o morskich potworach. Największe fale, zarówno dzikie fale, jak i tsunami, to potężne zjawiska, które nie tylko budzą fascynację, ale również stanowią śmiertelne zagrożenie. Przez wieki były uznawane za mity lub boskie ostrzeżenia, ale współczesna nauka potwierdziła ich istnienie i próbowała zgłębić mechanizmy ich powstania. Dzikie fale mogą pojawiać się znikąd nawet podczas spokojnej pogody, natomiast tsunami powstaje w wyniku podwodnych trzęsień ziemi, erupcji wulkanów lub osunięć ziemi. Oto najbardziej znane i tragiczne historie związane z gigantycznymi falami, które zmieniały bieg historii. Fala Draupnera, przełom w badaniach dzikich fal. Data 1 stycznia 1995 roku. Lokalizacja Morze Północne. Wysokość fali 25,6 metra. Platforma wiertnicza Draupnera była miejscem pierwszego naukowego potwierdzenia istnienia dzikich fal. Technologia pomiaru. Fala została zarejestrowana za pomocą zaawansowanych czujników, co potwierdziło, że ekstremalne fale są realnym zjawiskiem, a nie wyolbrzymionymi opowieściami żeglarzy. Fala Draupnera była niezwykle stroma i stanowiła poważne zagrożenie dla statków i platform wiertniczych. Zatoka Lituja, rekordowe tsunami. 9 lipca 1958 roku. Wysokość fali 524 metry. Gigantyczne osunięcie ziemi do zatoki wywołało falę tsunami o wysokości ponad 0,5 kilometra, największą falę w historii. Woda zmiażdżyła drzewa na wysokości 500 metrów nad poziomem morza i całkowicie zmieniła krajobraz zatoki. Choć fala była rekordowa, ograniczony zasięg zatoki sprawił, że liczba ofiar wynosiła zaledwie 3 osoby. Tsunami w cieśninie Sundajskiej. Erupcja Krakatu. 27 sierpnia 1883 roku.
Wysokość fali 40 metrów. Erupcja wulkanu Krakatu była jedną z największych w historii. Wywołała tsunami, które zniszczyło całe społeczności. Zginęło ponad 36 tysięcy osób, a fale zmieniły krajobraz wybrzeży Jawy i Sumatry. Wulkaniczny pył wpłynął na globalny klimat, powodując ochłodzenie o 1,2 stopnia Celsjusza przez kilka lat. Tsunami w Oceanie Indyjskim, globalna katastrofa. 26 grudnia 2004 roku. Oceany od Indonezji po Afrykę. Wysokość fali ponad 30 metrów. Podwodne trzęsienie ziemi o sile 9,3 w skali Richtera u wybrzeży Sumatry wywołało jeden z najbardziej katastrofalnych tsunami w historii. Fale dotknęły 14 krajów, niszcząc wybrzeża na dystansie 5000 km. Zginęło ponad 230 tysięcy osób, a miliony straciły dach nad głową. Kilka ciekawostek na temat tych gigantycznych fal. Dzikie fale i tsunami są różnymi zjawiskami. Dzikie fale powstają z przypadkowych nałożeń fal, natomiast tsunami są wywoływane przez trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne lub osunięcia ziemi. Fale tsunami poruszają się z prędkością do 800 km na otwartym oceanie, to szybkość odrzutowca. Schodzimy nieco głębiej. Największe morskie katastrofy ekologiczne. Katastrofy ekologiczne na oceanach pokazują, jak łatwo człowiek, mimo dobrych intencji lub braku odpowiedniej wiedzy, może doprowadzić do trwałych zniszczeń w ekosystemach morskich. Od Osborne Reef po wielkie plamy ropy naftowej, skutki takich wydarzeń są odczuwalne przez dziesięciolecia. Oto największe morskie i oceaniczne katastrofy ekologiczne w historii ludzkości. Zacznijmy od niezwykle kontrowersyjnego projektu Osborne Reef na Florydzie w latach 70. XX wieku. Projekt Osborne Reef miał być przełomem ekologicznym. Zatopienie ponad 2 milionów opon samochodowych miało stworzyć sztuczną rafę koralową wspierającą życie morskie. Nylonowe taśmy i cement użyty do łączenia opon uległy korozji, a opony zaczęły dryfować, niszcząc naturalne rafy koralowe. Opony uwalniały toksyczne substancje, zanieczyszczając wodę i niszcząc delikatne siedliska morskie. Od 2007 roku usunięto około 250 tysięcy opon, ale większość nadal pozostaje na dnie oceanu, powodując trwałe szkody. Rok 2010, Zatoka Meksykańska. Eksplozja platformy Deepwater Horizon należącej do BP spowodowała największy wyciek ropy naftowej w historii USA. Do oceanu wyciekło ponad 4,9 miliona baryłek ropy naftowej. Skażenie wód doprowadziło do masowego wymierania ryb, ptaków i innych organizmów morskich. Ropa osiadła na dnie, co będzie wpływało na ekosystemy przez kolejne dziesięciolecia. Operacje czyszczenia do tej pory kosztowały już miliardy dolarów, ale nie udało się całkowicie przywrócić równowagi ekosystemu. Wielka pacyficzna plama śmieci. Lokalizacja Ocean Spokojny. Lata 90. XX wieku trwa do dzisiaj. Gigantyczne skupisko plastiku dryfujące na Oceanie Spokojnym to wynik dziesięcioleci zanieczyszczeń wyrzucanych przez człowieka. Plama ma powierzchnię ponad 1,6 miliona kilometrów kwadratowych, to dwa razy więcej niż obszar Francji. Mikroplastik jest spożywany przez organizmy morskie, trafiając do łańcucha pokarmowego i ostatecznie do ludzkich organizmów. Sprzątanie plastiku na tak ogromnym obszarze wymaga zaawansowanych technologii, które często dopiero są w fazie testów. Katastrofa tankowca 24 marca 1989 roku, Zatoka Księcia Williama, Alaska. Tankowiec uderzył w rafę koralową, uwalniając do oceanu miliony litrów ropy. Ponad 2000 km wybrzeża zostało skażone. Wymarły tysiące ptaków, ssaków morskich i ryb. Oczyszczanie kosztowało miliardy dolarów, a ekosystemy już nigdy nie powrócą do pełnej równowagi, nawet po trzech dekadach. Katastrofa przyczyniła się do wprowadzenia surowszych regulacji dotyczących transportu ropy naftowej. Katastrofa Morza Aralskiego, lokalizacja Azja Środkowa, data XX wiek. Choć katastrofa Morza Aralskiego nie jest wynikiem zanieczyszczeń, stanowi przykład, jak działalność człowieka może całkowicie zniszczyć ekosystem. Nadmierne wykorzystanie wody z rzek zasilających Morze Aralskie do nawadniania pól bawełnianych miało olbrzymie negatywne konsekwencje. Morze zmniejszyło swoją powierzchnię o ponad 90%, przekształcając się w pustynię, wyginęły lokalne gatunki, a wiatr przynosi toksyczne osady na setki kilometrów. Śmierć wielkiej rafy koralowej. Lokalizacja Ocean Spokojny, Australia. Obecnie trwająca katastrofa ekologiczna. Wielka rafa koralowa, największy organizm żyjący na świecie, zmaga się z masowym bieleniem koralowców spowodowanym zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem. Wzrost temperatury oceanów, kwaśnienie wód i zanieczyszczenia to podstawowe przyczyny. W ciągu ostatnich 30 lat wyginęło około 50% koralowców, co wpłynęło na ekosystemy i przemysł rybacki na całym świecie.
Eksplozja na platformie Alfa była największą katastrofą w przemyśle naftowym pod względem liczby ofiar. Zginęło 167 osób. Wycieki ropy i gazu wpłynęły na ekosystem Morza Północnego, choć skutki zostały przyćmione przez ogrom tragedii ludzkiej. Do tego kilka niepokojących ciekawostek o katastrofach ekologicznych. Rocznie do oceanów trafia około 8 milionów ton plastiku, co odpowiada za ogromne szkody w życiu morskim. Usuwanie skutków wycieków ropy kosztuje miliardy dolarów, ale pełne odbudowanie ekosystemu często okazuje się niemożliwe. Wiele toksycznych substancji wprowadzonych do oceanów wpływa na genetykę organizmów morskich, prowadząc do powstawania nowych mutacji. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, zostaw emotikonkę statku w komentarzu. Głębinowe odgłosy, tajemnicze dźwięki z głębin oceanu. Blub, czyli największa zagadka oceanów. Data rejestracji rok 1997. Lokalizacja Południowy Ocean Spokojny w pobliżu równika. To jeden z najgłośniejszych dźwięków kiedykolwiek zarejestrowanych w oceanie. Był to niski, głęboki dźwięk o niezwykłej intensywności, trwający kilkanaście sekund. Początkowo uważano, że mógł być wywołany przez gigantyczne stworzenie morskie, co zrodziło spekulacje o istnieniu nieodkrytych potworów w głębinach. Późniejsze analizy sugerowały, że dźwięk mógł pochodzić z procesów naturalnych, takich jak pękanie ogromnych mas lodu na Antarktydzie. Julia, tajemniczy głos oceanu. Data rejestracji 1 marca 1999 roku. Lokalizacja południowo-wschodni Ocean Spokojny. Julia to dźwięk przypominający daleki, przytłumiony krzyk trwający około 15 sekund. Był to niski, rozciągnięty dźwięk przypominający echo wody, który zarejestrowano na wielu hydrofonach rozmieszczonych w oceanie. Upsweep, rytmiczna zagadka głębin. Data rejestracji 1991 rok. Lokalizacja rozproszony w głębinach Oceanu Spokojnego. To seria dźwięków o wzrastającym tonie, które pojawiają się sezonowo, głównie wiosną i jesienią. Dźwięki, takie jak blub, były słyszane na tysiącach kilometrów, co czyni je jednymi z najgłośniejszych naturalnych zjawisk w oceanach. Tajemnicze dźwięki głębin to nie tylko zagadka naukowa, ale także dowód na to, jak mało wiemy o oceanie. Rejestracja takich odgłosów inspiruje dalsze badania nad oceanicznymi procesami i życiem, które mogłyby ukrywać się na ekstremalnych głębokościach. Głębokie nurkowanie, granice ludzkich możliwości. Tragiczne historie nurków, którzy sięgnęli granic ludzkich możliwości, są nie tylko przestrogą, ale także inspiracją do dalszego poznawania tajemnic głębin. Przytoczmy więc kilka tragicznych historii nurków, którzy oddali za to własne życie. Audrey Mester, tragiczna próba pobicia rekordu. 12 października 2002 roku. Jej celem było ustanowienie rekordu świata w nurkowaniu swobodnym na głębokości 171 metrów. Z powodu awarii balonu wynurzającego nie zdołała wrócić na powierzchnię na czas. Zginęła walcząc z ogromnym ciśnieniem na tej głębokości. Dave Shaw, eksploracja ciał w jaskiniach podwodnych. 8 stycznia 2005 roku. Celem wyciągnięcie ciała innego nurka z głębokości 270 metrów w jaskini w RPA. Shaw zginął podczas misji z powodu efektów ciśnienia i utraty orientacji w ciemności. Na ekstremalnych głębokościach ciśnienie staje się jednym z największych zagrożeń. Przy ciśnieniu przekraczającym 100 atmosfer płuca są ściskane do niewielkich rozmiarów, co zwiększa ryzyko urazów fizycznych. Na głębokościach powyżej 30 metrów azot rozpuszczony we krwi może działać jak narkotyk, powodując dezorientację, euforię i utratę kontroli, znane jako narkoza azotowa. Przy wysokich ciśnieniach tlen staje się toksyczny, powodując drgawki i utratę przytomności. Często dochodzi także do głębinowej psychozy. W głębinach światło słoneczne nie dociera, co powoduje dezorientację i wrażenie niekończącej się pustki. Brak punktów odniesienia prowadzi do zawrotów głowy i trudności w ocenie pozycji ciała. Pod wpływem ciśnienia i izolacji nurek może doświadczać halucynacji, które zwiększają ryzyko błędnych decyzji. Mimo postępu technologicznego, głębiny wciąż stanowią wyzwanie dla sprzętu. Na ekstremalnych głębokościach każdy błąd lub usterka, np. uszkodzenie maski czy balastu, może prowadzić do tragedii. Nawet najbardziej zaawansowane skafandry i systemy oddechowe mają swoje ograniczenia na głębokościach poniżej 300 metrów. 18
września 2014 roku Ahmed Gabr pobija rekord świata. Najgłębsze zanurzenie człowieka 332,35 metra. Ahmed spędził lata na treningu, a wynurzanie trwało ponad 14 godzin, aby zapobiec chorobie dekompresyjnej. I standardowo kilka ciekawostek o głębokich nurkowaniach. Największe ciśnienie wytrzymane przez człowieka, testy w komorach ciśnieniowych pokazały, że ludzkie ciało może wytrzymać ciśnienie odpowiadające głębokości 700 metrów, ale tylko przez niezwykle krótki czas. Rekord w nurkowaniu swobodnym Hubert Nitsch osiągnął głębokość 253 metrów bez aparatu oddechowego. Było to możliwe dzięki wyjątkowej wydolności płuc i technikom relaksacji. Głębokie nurkowania są symbolem ludzkiej determinacji i pragnienia o przekraczaniu granic. Historie o sukcesach i tragediach przypominają, że głębiny oceanów pozostają jednym z najbardziej nieprzewidywalnych i niebezpiecznych środowisk na Ziemi. Ostatnia warstwa, warstwa czwarta. Tajemnicza zagadka Bałtyku. To jedno z najbardziej zagadkowych odkryć podwodnych ostatnich dekad. Od momentu jej znalezienia w 2011 roku przez szwedzki zespół Ocean X-Team anomalia budzi kontrowersje, fascynuje i prowokuje spekulacje. Czy jest to naturalna formacja, dzieło starożytnej cywilizacji czy wrak UFO? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jej historia i cechy stanowią inspirację dla badaczy i miłośników tajemnic. W czerwcu 2011 roku Ocean X-Team, specjalizujący się w poszukiwaniach podwodnych skarbów, natrafił na niecodzienny obiekt w Morzu Bałtyckim. Sonar ujawnił kształt przypominający dysk o średnicy około 60 metrów. Anomalia znajduje się na głębokości 90 metrów, co czyni ją stosunkowo łatwo dostępną dla nurków i badaczy. Podczas pierwszego kontaktu zarejestrowano ślady hamowania ciągnące się na odległości około 300 metrów, sugerowały, że obiekt mógł się poruszać po dnie oceanu. Struktura jest symetryczna, przypominająca klasyczne wyobrażenie UFO. Widoczne elementy przypominają rampy, schody lub platformy, co wywołuje spekulacje o sztucznym pochodzeniu. Sprzęt Ocean X-Team, w tym sonary i kamery, często przestawał działać w pobliżu anomalii. Te nietypowe właściwości magnetyczne są jedną z głównych przyczyn spekulacji o jej nadzwyczajnym charakterze. Analizy wykazały obecność hematytu i goetytu, rzadkich minerałów, których występowanie w Bałtyku jest nietypowe. Materiały te sugerują nietypowe procesy geologiczne, ale ich pochodzenie pozostaje niejasne. Geolodzy sugerują, że formacja mogła powstać w wyniku erozji lodowcowej charakterystycznej dla Morza Bałtyckiego. Teoria ta tłumaczy symetryczny kształt i skład materiałów, ale nie wyjaśnia zakłóceń magnetycznych. Niektórzy twierdzą, że anomalia może być wrakiem statku, być może nawet z czasów II wojny światowej. Symetryczne kształty mogły powstać w wyniku zniszczenia lub osadzenia na dnie morskim. Pozaziemskie pochodzenie. Symetryczny kształt, ślady hamowania i zakłócenia magnetyczne sugerują niektórym badaczom, że obiekt mógł być wrakiem statku kosmicznego. Teoria ta jest popularna wśród zwolenników UFO, ale brak naukowych dowodów pozostawia ją w sferze jedynie spekulacji. Tajny projekt wojskowy. Hipotezy o eksperymentach wojskowych z czasów zimnej wojny wskazują, że anomalia może być pozostałością po testach technologicznych lub nawet broni podwodnej. Zakłócenia i problemy z elektroniką w pobliżu obiektu utrudniają jego dokładniejsze zbadanie. Finansowanie kolejnych misji jest ograniczone, co spowalnia eksplorację. Punkt Nemo. Najbardziej odległe miejsce na Ziemi. Znany jako oceaniczny biegun niedostępności, to jedno z najbardziej intrygujących miejsc na naszej planecie. Położony jest w samym sercu południowego Pacyfiku, jest symbolem izolacji i tajemnicy. Miejsce to fascynuje zarówno naukowców, pisarzy, jak i entuzjastów teorii spiskowych, łącząc w sobie niezwykłe cechy geograficzne, znaczenie naukowe i mitologiczne spekulacje. Punkt Nemo znajduje się 2688 km od najbliższego lądu. W 1992 roku chorwacki inżynier, korzystając z modeli komputerowych, wyznaczył to miejsce jako najbardziej oddalone od lądu na świecie. Nazwa Nemo pochodzi od legendarnego kapitana z powieści Juliusza Verne, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Wody wokół punktu Nemo są jednym z najuboższych w składniki odżywcze, przez co niemal pozbawione życia. To miejsce wolne od ludzkiej działalności, brak tu żeglugi handlowej, rybołówstwa czy osadnictwa. Znajduje się w strefie silnych prądów oceanicznych i sztormów, co czyni go trudno dostępnym do eksploracji. Głębokości w tym rejonie sięgają nawet 4000 metrów, a dno oceanu pozostaje niezwykle słabo zbadane. Punkt Nemo jest także cmentarzem kosmicznym. Rola w deorbitacji. Ze względu na izolację i brak ruchu statków, punkt Nemo jest wykorzystywany jako miejsce kontrolowanego upadku nieczynnych satelitów, statków kosmicznych i części rakiet. To idealna lokalizacja, która minimalizuje ryzyko uszkodzeń na lądzie i morzu. Przykładowo, część Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w 2001 roku trafiła tam po zakończeniu jej eksploatacji. Na dnie, w pobliżu punktu Nemo, znajduje się ponad 260 szczątków obiektów kosmicznych. To swoiste muzeum technologii kosmicznej. Punkt Nemo najbardziej odległy
odległe miejsca na Ziemi jest jednocześnie symbolem izolacji i wyzwania dla ludzkiej ciekawości. Tajemnicze lądy, które nigdy nie istniały. Fantomyczne wyspy, pojawiające się przez wieki na mapach, choć nigdy nie istniały, są jedną z najbardziej fascynujących zagadek kartografii i eksploracji. Powstały w wyniku błędnych obserwacji, ograniczeń technologicznych, a czasem celowych działań. Choć współczesna technologia rozwija większość tych tajemnic, historie zaginionych wysp wciąż przykuwają uwagę, symbolizując nieznane i niezbadane. Wyspy fantomowe to fikcyjne lądy, które przez stulecia były przedstawiane na mapach jako rzeczywiste miejsca. Ich powstanie wynikało z błędnych obserwacji, miraże, fatamorgana czy złudzenia optyczne, często wprowadzały żeglarzy w błąd. Brak precyzyjnych narzędzi. Dawni nawigatorzy polegali na intuicji i prostych przyrządach, co prowadziło do pomyłek w lokalizacji lądu. Wpływy mitologii i legend, opowieści o nieodkrytych krainach inspirowały kartografów do nanoszenia fikcyjnych wysp na mapy. Celowe działania. Kartografowie czasami celowo dodawali fikcyjne wyspy, by zabezpieczyć swoje mapy przed kopiowaniem. Najsłynniejsze wyspy fantomowe. Sandy Island, południowy Pacyfik. Znana od XVIII wieku, widniała na mapach aż do 2012 roku, kiedy ekspedycja naukowa udowodniła jej nieistnienie. Mogło to być zbiorowisko pumeksu unoszącego się po erupcji wulkanicznej, błędne, uznane jako stały ląd. Wyspa St. Brendan, Atlantyk. Mistyczny ląd, który miał odkryć irlandzki mnich w VI wieku. Przez wieki przedstawiano na mapach jako miejsce duchowe i pełne bogactw. Wielu żeglarzy wyruszało na poszukiwanie tych wysp, marnując zasoby i ryzykując życie. Ekspedycje często kończyły się katastrofami, kiedy załogi błądziły na otwartym oceanie. Zjawiska atmosferyczne, takie jak Fata Morgana, mogły wywołać wrażenie istnienia lądu. W czasach, gdy nieznane budziło strach, takie obrazy bywały interpretowane jako działania sił nadprzyrodzonych. Niektóre fantomowe wyspy mogły rzeczywiście istnieć, ale zostały zatopione poprzez zmiany poziomu morza, aktywność wulkaniczną lub ruchy tektoniczne. Wyspy te były często utożsamiane z rajskimi krainami obiecującymi bogactwa, wiedzę lub duchowe oświecenie. W tym materiale to już koniec, ale to właśnie tajemnica nadaje oceanom ich magię. Wyobraź sobie, co jeszcze może tam być. Struktury, które przeżyły epoki, nieznane formy życia, a może ślady po dawnych cywilizacjach. Być może największe odkrycia wciąż czekają na ten pierwszy promień światła lub na odważnych odkrywców, którzy zaryzykują wszystko, aby pójść w nieznane.